Tu się nagrywa. Nie wiem, czy tego. Śnieżka poszła that way. Hej, tu Emilia. Obczajasz go? A teraz? Hej, tu Emilia. I Anka. Witamy na kanale hooping.pl. Obie hulamy, ja od 2012 roku. A ja od 2015, czyli od kiedy poszłam do Emilki na zajęcia. Ja natomiast uczyłam się z internetu, ponieważ za moich początków nie było jeszcze regularnych zajęć w Warszawie, ani właściwie nigdzie chyba w Polsce. Tak bardzo zakochałam się w tym sprzęcie, że zaczęłam uczyć innych i od kilku lat prowadzę regularne zajęcia w Warszawie, na które serdecznie zapraszam. Prowadzę także fanpage'a oraz witrynę o tej samej nazwie hooping.pl. Witryna działa od niedawna, ma mnóstwo wiedzy i zapraszam do zwiedzania tej strony. Ale to nadal nie wszystko, co robi Emilka. Od czerwca tego roku, czyli już bardzo niedługo, startują tutoriale w języku polskim. Będą to tutoriale, w których zobaczycie mnie w roli głównej, natomiast Ankę usłyszycie w roli lektora. Możecie ją kojarzyć z radia. Na przykład, kiedy słuchać Radia Plus w soboty. Premierowy odcinek zobaczycie już 19 czerwca, jest to wtorek, a kolejne odcinki będą się ukazywać co tydzień, we wszystkie wtorki wakacji. Więc przez całe wakacje będziecie mogli uczyć się hulać, a po wakacjach oczywiście nie zostawimy Was, również będą powstawały tutoriale, tylko w innej częstotliwości. A przy produkcji tych ekstraśnych tutoriali pomagał nam Piotrek, mój kursant. Pozdrawiam bardzo, dziękuję, że te filmy nie są ciemne i żółte. Dziękuję. A jeżeli chodzi o miejsca, w których powstają te tutoriale, to między innymi Madame Q. Dziękujemy mamie polskiej burleski Betty Q za udostępnienie nam tego fajnego miejsca. I nie wypiłyśmy tego absyntu, co stoi na barze. Nie wiemy, jak zniknął. Mam ogromną nadzieję, że tutoriale przypadną Wam do gustu, ale przede wszystkim, że Wam się przydadzą. Bo hulać tak naprawdę może każdy i to niezależnie od rozmiaru, od płci czy nawet preferencji politycznych. Wystarczy mieć chęć i motywację. No i to nie musi być chęć do chudnięcia, wystarczy chęć do hulania. Także tego. Także przygotujcie się na mnóstwo zabawy, treningu i siniaków, czego więcej chcecie od życia. A Ankę usłyszycie w roli lektora, bo R ma znaczenie. Co ma znaczenie? Rabarbar. Rabarbar. Jestem Danka, to nie mój spektakl.